Cześć, to ja, Tetus, i witam Was w kolejnym odcinku. Od małego jesteśmy zewsząd w szkole, często i w domu, bombardowani dbaniem o poprawną polszczyznę, żeby nie popełniać jakże haniebnych błędów językowych. Jesteśmy poprawiani, by nie mówić wyszłem, a wyszedłem. Nie zaczynać zdania od ale, nie używać słowa okropnie jako bardzo. Mamy włączać światło, a nie je włączać. Kiedyś nagrałem filmik, bo nasi widzowie nie wiedzą, ale ja nagrałem ponad 100 filmów na kanał, tylko większość z nich jest niepubliczna. Ale wśród nich jest filmik o 16 błędach językowych, które pewnie popełniacie. To było w lutym 2018 roku. Wiele się zmieniło od tego czasu, moje podejście również. Wraz z tym, jak bardziej się zainteresowałem lingwistyką. Dzisiaj chciałbym powiedzieć właśnie, dlaczego strasznie nie lubię tego podziału na poprawną i niepoprawną polszczyznę, co kultywuje Rada Języka Polskiego i znaczna część naszego narodu. To jest poniekąd taka mentalność, że nawet jak ktoś wie, że bynajmniej oznacza pierwotnie wcale, a nie przynajmniej, to może to wytykać znajomym czy rodzinie, a samemu na przykład będzie mówił poszłem. Polacy mają w sobie zaszczepiony preskryptywizm. Jest to pogląd, który uważa, że język za pewien skarb, którego trzeba bronić, mający określone zasady, zasób słownictwa, które nie może się zbyt zmieniać, bo to go niszczy. Na przykład zapożyczenia zamiast rodzimych słów. Polacy są jak ci ludzie noszący jajka na łyżce w buzi. Tym jajkiem jest język polski, ale zamieńmy zwykłe jajko na jajko Fabergé. I to my jesteśmy dla języka, dla tego złotego wzorca, którego naruszenie jest wręcz grzechem, przestępstwem. To nie ono jest dla nas, a my dla niego. Tylko to mi przypomina, wiecie, życie dla pracy, a nie pracę dla życia. Nie? Język powstał jako narzędzie, by pomóc przekazać informacje, jak naostrzyć kamień, gdzie jest groźne zwierzę i tak dalej. A istnieje też drugi pogląd na język. Deskryptywizm. Jak sama nazwa mówi, deskrypcja to inaczej opis. Deskryptywiści wychodzą z założenia, że język to żywy twór, który jest podporządkowany człowiekowi. Nie należy w niego sztucznie ingerować, niech płynie swoim naturalnym nurtem. Nawet jak nie podoba nam się jakiś proces zachodzący w języku, no, trzeba to przyjąć na klatę, bo taka jest wola użytkowników języka. I jeżeli na przykład język jest kształtowany przez taką radę preskryptywistyczną, no najlepiej jakby jej nie było. Ale jeżeli ludziom to pasuje, no to trzeba tak przyjąć. Załóżmy, że dostaliśmy w spadku zużyty nóż. Wciąż ostry, ale nie tak jak kiedyś. Rączka już nie jest zbyt wygodna. Owszem, na spokojnie się nim pokroi wszystko, co się kroi na co dzień. A nóż, jak nóż, może służyć do krojenia warzyw, rozgniatania czosnku, do zabawy, zadźgania sąsiada, teściowej, czy zrobienia czegokolwiek. Jest to narzędzie wszechstronne, ale my chcemy, by nam się go wygodniej używało, więc ostrzymy nóż, trochę dopasowujemy uchwyt do naszej ręki. Malujemy go nową farbą, bejcą, zostawiamy tak jak było, albo nawet wymieniamy rączkę. Kiedyś nóż dostaje nasz syn albo córka i uznaje, że tata strasznie zużył ten nóż, że z tego ostrza to już nic nie będzie, ale rączka jest bardzo ładna. No i właśnie wstawiają nowe ostrze do starego uchwytu i tak działa język. Dostajemy go, zmieniamy, przekazujemy następnym pokoleniom. Możemy go używać, by opisać otoczenie, budować relacje, zrujnować komuś życie, czy po prostu, by sygnalizować uczucia i wiele więcej. A teraz spójrzmy na to historycznie. Jak mnie oglądacie, to wiecie, że nieraz już mówiłem, że polski, perski, francuski, albański, a nawet nepalski to wszystko spokrewnione języki z rodziny indoeuropejskiej. Spełnijmy teraz sny preskryptywistów i tylko cofnijmy się o 6000 lat. Mamy język praindoeuropejski i grupa starszyzny ustanawia Radę Języka Praindoeuropejskiego. Będę na nią mówił w skrócie RJP. Rada ta szanuje, że są gwary, jednak to gwara starszyzny z RJP jest tą główną. I mimo że dialekty są ok,
To jednak ich cechy same w sobie to często błędy językowe, których nie wolno powielać. Załóżmy, że tam osoby mówiące tą poprawną, praindoeuropejszczyzną zaczynają na przykład upraszczać sobie wymowę, bo ciężko się wymawia, albo jak słowo się trudno odmienia, to je upraszczają. I przychodzi członek RJP i gromi tą osobę za brak szacunku do języka, za to, że popełnia błąd językowy. No i co? Język stoi w miejscu, oczywiście rozwijać się rozwija, bo nawet rada językowa nie powstrzyma całkowicie rozwoju. Nowe słowa będą powstawać, co akurat nie jest niczym haniebnym. Chyba, że broń ojcze Deusie, jest to zapożyczenie, a rodzime słowo a podobne rodzime słowo istnieje w języku. Albo można by coś wyrazić rodzimą frazą. No i co? No, językowa historia wyglądałaby inaczej. Nie byłoby tych różnych języków, jakie są obecnie. Owszem, prędzej czy później coś by powstało, ale w innym kształcie. A taka rada to właściwie sztuczne stawianie przeszkód, bo lud tak czy siak będzie dążył do praktyczności języka. No nie zawsze, ale z grubsza. I to jest taka kula u nogi, która tylko ludziom przeszkadza. Preskryptywiści często popierają też swój pogląd tym, że chcą, by nie następował chaos w języku i by była jakaś forma ujednolicenia. I szczerze, no to racja. Powinna być jakaś forma, żeby nie było tak, że minister rolnictwa, wielkopolaniec, dziada, pradziada, pisze w dokumencie państwowym o pyrach. A poseł z Hajnówki nie zrozumie, no bo dla niego to przecież są bulwy, a nie pyry. Jednak w polskim mamy o tyle farta, że standard jako taki istnieje. A na przykład na Kaszubach powstaje od 100 lat, ale wciąż nie wychodzi to najlepiej. Jednak, wiecie, jest różnica między posiadaniem luźnego standardu, samoregulowanego, podobnie jak w angielskim, a takim podejściem, że jest święty wzorzec i nie wolno od niego odchodzić. Więc po prostu uważam, ponownie powiem, że język jest dla ludzi, nie ludzie dla języka. No i tak działajmy. A więc to by było na tyle. I co? Do następnego odcinka. Cześć.